Na początku mam do was pytanie. Czy doprowadziliście kiedyś Boga do płaczu? Tak popatrzę na swoje życie. Czy kiedyś doprowadziliście Boga do płaczu w swoim życiu? Ale jesteśmy świadomi, że często doprowadzamy Go do płaczu? Wiecie, my często się koncentrujemy na siebie w naszym życiu chrześcijańskim. Patrzymy, jak my przeżywamy, jak my płaczemy z powodu doświadczeń, z powodu utraty czegoś. Ale tak rzadko patrzymy na osobę Boga. Tak rzadko patrzymy, jak czasami Bóg cierpi. Jak Bóg często płacze właśnie z naszego powodu. Dzisiaj będę właśnie pokazywał wam, jak naród izraelski doprowadził Boga do takiego stanu. Tekst, który został czytany, słuchajcie, to nie jest jedyny tekst księdza Jeremiasza. Możemy przeczytać wcześniej jeszcze w 8 rozdziale, ostatni werset tego rozdziału, 23. Jest napisane tak. Oby moja głowa zamieniła się w wodę, a moje oczy w źródło łez, abym dniem i nocą mógł płakać pobitych córki mojego ludu. Dalej, w 14 rozdziale, 17 werset. Zobacz, tam jest napisane tak. I powiedz im to słowo. Moje oczy zalewają się łzami, dniem i nocą, bez przestanku, gdyż wielką klęską została dotknięta Panna, córka mojego ludu, ciosem bardzo bolesnym. Co się stało? Co się stało, że do takiego stanu doprowadził lud izraelski Boga Wszechmogącego, Wszechogarniającego, Wszechobecnego? Co się stało? Co się dzieje często w naszym życiu, że doprowadzamy Boga do takiego stanu? Kiedy otwieramy 13 rozdział Księgi Jeremiasza, może przeczytam, trochę nam czasu, minutkę nam zajmie, ale mi się tak warto, bym przeczytał tą historię. Od początku 13 rozdziału. Tak mówił Pan do mnie, idź i kup sobie lniany pas, i włóż go na swoje biodra, lecz nie kładź go do wody. Kupiłem więc pas zgodnie ze słowem Pana i włożyłem go na swoje biodra. I doszło do mnie po raz wtóry słowo Pana tej treści. Weź ten pas, który kupiłeś, który masz na swoich biodrach i wstań, idź nad Eufrat i ukryj go tam w szczelinie skalnej. Poszedłem więc i ukryłem go nad Eufratem, jak mi rozkazał Pan. A po upływie wielu dni rzekł Pan do mnie, wstań, idź nad Eufrat i zabierz stamtąd pas, który ci tam kazałem ukryć. I poszedłem nad Eufrat, grzebałem w miejscu, gdzie pas ukryłem i zabrałem go stamtąd, lecz oto pas ów był zniszczony i do niczego się nie nadawał. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan. Tak zniszczę pychę Judy i wielką pychę Jeruzalemu. Ten lud zły, który się zbraniał słuchać moich słów, który kieruje się uporem swojego serca i idzie za cudzymi bogami, służąc im i oddając im pokłon, stał się jak ów pas, który do niczego się nadaje. Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski, cały dom judzki, mówi Pan, przyległ do mnie, aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą, ozdobą, lecz oni nie słuchali. Powiedz im więc to słowo, tak mówi Pan Bóg Izraela, każdy dzban napełnia się winem, a gdy ci powiedzą, wiemy dobrze, że każdy dzban napełnia się winem, wtedy im powiedz, tak mówi Pan, oto ja napełnię wszystkich mieszkańców tej ziemi, królów, którzy zasiadają na tronie Dawida i kapłanów i proroków i wszystkich mieszkańców Jeruzalemu pijackim oburzeniem, i roztrącę jednego od drugiego i nie będą
nie będę oszczędzał ani ojców, ani synów, mówi Pan. Nie będę żałował, ani nie będę się litował, lecz ich zniszczę. Słuchajcie, nastawiajcie uszu, nie wynoście się, gdyż Pan to mówi. Oddajcie Panu, waszemu Bogu chwałę, zanim zapadnie ciemność i zanim wasze nogi się potkną o mroczne góry. Gdy będziecie wyglądać światła, On zmieni je w ciemność, obróci je w pomrok. A jeśli tego nie usłuchacie, moja dusza w ukryciu płakać będzie z powodu waszego wygnania i moje oko zaleje się łzami, że trzoda Pana pójdzie do niewoli. Dlaczego Pan Bóg płakał? Wiesz, dlaczego płakał Pan Bóg? Z powodu dumy Izraela. Z powodu tego, że nie chcieli czcić właściwie Boga. A wiecie, jak się nie czci właściwie Boga? Kiedy się czci samego siebie. Kiedy chcę, aby było tak, jak ja chcę. Kiedy zawsze mam rację. Kiedy Pismo Święte interpretuje tak, jak ja chcę. Pan Bóg płacze, kiedy widzi ten opór w naszych sercach, w naszych myślach. Pan Bóg chce, byśmy zrozumieli, że On jest tym, który naprawdę chce naszego dobra. On nam mówi, że naprawdę jesteśmy bliscy, tak jak ten pas przy biodrze. On tak nas chce. On tak mówi, że tak bliscy wy jesteście mi. Jeżeli Pan Bóg tak nas bardzo kocha, to wiecie, jak bolą rany? Ci, którzy przeżyli ból od najbliższych, to mogą zrozumieć, co przeżywa Pan Bóg. Bo my jesteśmy dla Boga najbliżsi. Bliżej już się nie da. Naprawdę. A jak my ranimy Boga, to Go naprawdę boli. Popatrzmy na tą historię trochę z innej perspektywy. Otwórzmy Księgę Daniela, pierwszy rozdział. I tam jest opisana właśnie ta historia, kiedy naród izraelski nie usłuchał. I Pan Bóg musiał dokonać to zniszczenie, któreśmy czytali w 13 rozdziale. Otwórzmy na pierwszym rozdziale Księgi Daniela. Trzeciego roku, pierwsze trzy wersety będę czytał. Trzeciego roku panowania Jehojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnesar, król babiloński, do Jerozolimu i obległ je. I Pan wydał w ręce jego, Jehojakima, króla judzkiego i część naczyń domu Bożego, on zaś sprowadził je do ziemi Szinar, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga i rozkazał król Aszpanazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Ten tekst w strukturze swojej jest bardzo ciekawy. W ogóle całą tę perykopę tych pierwszych trzech wersetów jest napisane w bardzo przemyślanej i dokładnej formie. W ogóle Daniel napisał ten pierwszy rozdział w niesamowity sposób. To właśnie pokazał swój kunszt, swój majstersztyk właśnie w pisaniu tekstów. Tu w pierwszych trzech wersetach jest określone działanie Nebukadnezara przez pewien czasownik hebrajski. Pierwszy raz występuje właśnie tu, kiedy jest napisane, że i wtargnął do Babilonu. Dalej właśnie mam w drugim wersecie, jest napisane, że sprowadził je do ziemi Sinar, potem dalej sprowadził do skarbca swojego Boga. Potem też trzeci, sprowadził niektórych synów izraelskich i tak dalej. Czyli to są działania Nebukadnezara, przedstawione właśnie przez jeden czasownik. I w zasadzie cały ten schemat tych trzech wersetów wskazuje, że przede wszystkim chodzi właśnie o działanie Nebukadnezara. I właśnie w samym tym opisie są słowa, które są wtargnięcie w tej strukturze literackiej,
To jest początek drugiego wersetu. I to jest napisane, i Pan wydał w jego ręce, czyli po hebrajsku jest napisane, i Pan dał w ręce Nebukadnezara, Jehojakima królewskiego, część naczyń domu Bożego. Czyli pokazane jest, że Nebukadnezar nie był świadom tego, co Pan Bóg daje w jego ręce. Ale też ta historia ma drugie dno. Pokazuje, że Izraelici muszą zrozumieć, że to co dokonał Nebukadnezar, to, co dokonał Nebukadnezar, było za sprawą Pana Boga. Wiecie? Dla Izraelitów na tym czasie było to bardzo, bardzo niewygodne. Bardzo niewygodne. Jak to? Bóg dał w ręce Nebukadnezara całą Jerozolimę? Wszystkie naczynia z domu Bożego? Nebukadnezarowi do rąk? Aby sprowadził do skarbca swojego Boga? Do Babilonu? Jak to tak? Pan Bóg dał w ręce Nebukadnezara synów Izraela, bo tak jest napisane po hebrajsku. A kiedy jest napisane synów Izraela, pamiętajmy, że w tym czasie Izraela już nie było, bo w 722 roku Izrael przestał istnieć. Tu była tylko Juda. Wiecie, co znaczy synowie Izraela? Jak jest napisane? Resztka. To jest lud wybrany. Czyli inaczej mówiąc, też Pan Bóg nie tyle dał naczynia, ale dał tak samo, nie tyle króla Jehojakima, zresztą samo imię Jehojakim znaczy ten, który ustanowił Bóg, który ustanowił Jahwe. Dał go w ręce Nebukadnezara. Do tego jeszcze dał naczynia w ręce Nebukadnezara, resztkę swoją, którą miał w ręce Nebukadnezara. Wiecie? To jest bardzo niewygodne. Ja się buntowałem z taką myślą. No jak to? Jak może Pan Bóg takie coś zrobić? A całe miasto Jerozolimę zniszczył kompletnie, doszczętnie. Zmiótł całą Jerozolimę z powierzchni ziemi. Ciekawe to jest? Zabił 2/3 ludności, a 1/3 zabrał do niewoli. Wygodny taki Bóg jest? My często się buntujemy. Widzimy, jak ludzie giną. Ale wiecie, często tak czytamy i się wydaje, że to jest niemożliwe. Dla ludu izraelskiego wtedy było to bardzo niewygodne. Nie chcieli dojść do tej myśli, że to Bóg dokonał. Natomiast Daniel na tyle chciał powiedzieć, że rzeczywiście to jest Bóg i nikt, żaden inny Bóg, że użył tu imię Adonai, odnoszące się do Boga. Czyli to mój Bóg. Nie, żeby ktoś może interpretował potem na swój sposób, jakiś może El, jakiś Bóg, nie wiadomo jaki. Nie. To jest mój osobisty Bóg. Bóg Daniela to dokonał. Aby nie było wątpliwości i nie było możliwości różnej interpretacji. To jest niesamowite. W starożytności było tak, że królowie, kiedy walczyli, to przede wszystkim walczyli ich bogowie. Wiecie? Najczęściej wojny, to nie było tak, że jak w naszym rozumieniu była walka między pewnymi politycznymi siłami, mocami. Nie, nie. To była walka bogów. A ten Bóg, który był silniejszy, mocniejszy, to zwyciężał. Bo przecież często bywało tak, że jakieś mniejsze wojsko zdołało zwyciężyć większe wojsko. Tak? Powiedzmy na przykład Aleksander Wielki. Ile miał wojska? Ile wojowników miał? Około 44 tysięcy, prawda? A ile miał Dariusz III? No trochę więcej. Może 3 razy więcej, może 4 razy więcej. Ale zwyciężył Aleksander Wielki. No bo był wielki. Bo dlatego w rozumieniu oczywiście starożytnych, bo bogowie greccy byli większymi bogami. Ale wiecie, o wiele bardziej było to jeszcze dawniej w starożytności. I to, co będę teraz mówił, naprawdę jest coś, co mnie kompletnie burzy.
bo pokazane jest, że Pan Bóg dał w ręce Nebukadnezara wszystko, co miał. Kiedy wszedł Nebukadnezar do świątyni, to co zobaczył? Zazwyczaj myślał, że jest to posąg Boga. Natomiast wchodzi, a tam nie ma posągu. Gdy była skrzynia Boża, skrzynia przymierza, to by wziął skrzynię przymierza? Wziąłby skrzynię przymierza. Ale tam nie znalazł skrzynię przymierza. Więc wziął to, co było. Najcenniejsze. Więc naczynia z domu Bożego. I co z nimi zrobił? Sprowadził do swojego Boga. Tak na stopy, przed stopami swojego Boga. I zawsze oczywiście królowie starożytni tak robili, po to, żeby pokazać, że dany Bóg jest teraz mniejszy, poddany Bogowi danemu państwu, czyli Bogowi Mardukowi. Wiecie, to jest bardzo niewygodne. Ja bym powiedział, że to jest nie do pomyślenia. Ale niestety tak jest to napisane. I tylko tak da się to interpretować. Natomiast Bóg miał zupełnie inną intencję. To Bóg okazał się, jak zawsze, niesamowitym kunsztem i rozumienia, co się dzieje. On jest tym Panem historii. Tak pokazuje Księga Daniela cały czas. On jest Bóg, który trzyma świat w swoje ręce. I tak samo trzyma historię w swoje ręce. I to jest niesamowite. To jest ten Bóg, który czas, On go stworzył i On jest Panem czasu. I wiecie, to, że Pan Bóg tak jakby dał swoją resztkę i tak samo dał wszystko, co miał. Wiecie, to też ciekawe jest, że to doprowadzi też do tego, że zobaczcie, przecież linia Mesjasza miała pochodzić właśnie z tej resztki. Od dynastii królów judzkich. I Pan Bóg to dał w ręce Nebukadnezara, króla pogańskiego. Jak to jest? Przecież Babilon, wiemy, że to było miejsce zawsze, które było przeciwko Jerozolimie. Bo samo po hebrajsku oczywiście nie ma słowa Babilon, bo słowo Babilon to jest greckie słowo. Słowo po hebrajsku jest Babel. Tak jak weża Babel. Jest tylko imię, tylko jedna nazwa hebrajska, Babel. Czyli dał w ręce Babelu to, co było najdroższe. Dlatego też płakał. Dlatego Bóg właśnie płakał. Ale kiedy Pan Bóg dał w ręce Nebukadnezara to wszystko, to było tak, jakby dał ciasto w ręce Nebukadnezara, które miało rosnąć. Jak właśnie zakwas, który rośnie w cieście. Wiecie, jak to się stało w końcu? Wiecie, jak to się stało? Dokładnie tak samo, jak inna historia w Starym Testamencie mamy, kiedy Arka Przymierza znalazła się w rękach Filistyńczyków. Pamiętacie tą historię? Co to się działo? Że Dagon, który stał przed Arką Przymierza, został zniszczony. Doszczętnie zniszczony. Kompletnie. Oni myśleli, Filistyńczycy, że zabierają Arkę Przymierza, czyli ten Bóg właśnie Izraela będzie teraz oczywiście... Bo zobaczcie, że zawsze przynosili w miejscu najświętszym swojego Boga, prawda? Tam, gdzie był właśnie posąg Boga. Czyli będzie podległy teraz Bóg do naszego Boga. A Pan pokazał, nie, moi drodzy, nie, to tak nie jest. I wiecie, co Pan Bóg zrobił? Dokładnie to samo zrobił teraz. On po prostu się poddał w ręce Babilonu, Nebukadnezara. Nebukadnezar wziął to do skarbca swojego Boga, ale to się stało tak, że Bóg zniszczył kompletnie Marduka, Boga Babilonu. Doszczętnie go rozbił. Wiecie jak? Jedno, co najbardziej bolało wszystkich, to jest to, że Nebukadnezar w końcu się nawrócił. Pierwsze rozdziały Księgi Daniela pokazują, że Pan Bóg działał niesamowicie na dworze króla babilońskiego. Przez Daniela, trzech młodzieńców. I w końcu doprowadził do tego, że w czwartym rozdziale Bóg
nawracał Nebukadnezara. Wiecie, jaka porażka dla Marduka? Niesamowita porażka dla Marduka. Ale w końcu. W końcu dokładnie tak samo, jak właśnie przy skrzyni przymierza w Filistei wtedy, tak samo teraz, kiedy Belsazar sięga po naczyń domu Bożego, to wtedy się pojawia ręka na ścianie i mówi: słuchaj, ja cię zważyłem, ale byłeś bardzo lekki, bardzo lekki. I koniec nadszedł właśnie teraz. Twój koniec. Jak Pan Bóg właśnie uderzył mocno w cały naród Filistynów, tak samo teraz Pan Bóg uderzył mocno w cały naród babiloński. Tak uderzył, że więcej się nie podnieśli. Tak uderzył Babilon, że więcej nigdy się nie podniósł. To jest uderzenie Pana Boga. Pan Bóg właśnie tak działa. Czasami dla nas On jest Bogiem niewygodnym. Jak Pan Bóg nawrócił Babilonu? Babilończyków? Nebukadnezara? Co, nie ma kogo nawracać? Wiecie? Izrael był ulokowany dokładnie między dwoma potęgami na Bliskim Wschodzie. Między Egiptem a Mezopotamią. I miał działać, miał być narodem wybranym po to, żeby głosić Ewangelię przede wszystkim do największych cywilizacji na tym świecie. Ale oni nie spełnili swoje zadanie. Nie spełnili swoje zadanie, więc dlatego Pan Bóg ich sprowadził najpierw do niewoli. Znaczy byli najpierw w niewoli oczywiście egipskiej, później, a przede wszystkim właśnie byli w niewoli babilońskiej. Jak nie chcieli iść sami do Babilonu? Nawrócić ludzi? To Pan Bóg tam trochę siłą przeprowadził. I tak właśnie Pan Bóg często działa. Też niewygodne dla nas. Co jest niesamowite, to, że Pan Bóg przez oczywiście te naczynia, które były dane w ręce Nebukadnezara, rozumiemy też, że tam była też obecność Pana Boga. Zobaczcie, że cały czas w historii Starego Testamentu widzimy działanie Boga. Tam, gdzie była świątynia, tam, gdzie była skrzynia przymierza. Natomiast teraz znajdujemy, że działanie Boga gdzie się przenosi? No do Babilonu. I tam Pan Bóg działa. W pierwszym rozdziale znajdujemy trzy razy zwrot, że Bóg dał. Najpierw oczywiście tutaj w drugim wersecie, który myśmy teraz wspomnieli, a później w 9 wersecie i 17. Trzy razy występuje słowa Bóg dał. W 9 wersecie no trochę trudno jest przetłumaczyć dobrze, więc dlatego w Biblii Warszawskiej jest napisane tak. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Więc tak byśmy dosłownie przetłumaczyli, że Bóg dał Danielowi łaskę i miłosierdzie i tak dalej. I w 17 wersecie jest napisane, że Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma, mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. Więc pokazane tu jest, że Bóg jest tym, który daje. Najpierw oczywiście daje Nebukadnezarowi. Nebukadnezar tego jest nieświadomy, bierze to, nie wiedząc, jaki będzie skutek. Tak? Przed chwilą mówiłem o tym skutku. Natomiast Pan Bóg mówi, że on działa też właśnie tam, gdzie jest resztka. A Daniel specjalnie nazwał siebie synowie Izraela, bo siebie określał jako resztkę, czyli siebie i trzech młodzieńców. To jest też bardzo ciekawe. I wtedy Pan Bóg właśnie działa w ten sposób, że najpierw oczywiście przez to, że w 9 wersecie napisane, że dał, to oni zwyciężyli w tej wielkiej próbie z pokarmem, tak? Nie będę, bo znacie wszyscy tą historię od dzieciństwa. Natomiast w drugiej próbie ciekawe jest, że Pan Bóg mówi, że Bóg dał tym czterem młodzieńcom, czyli resztce, znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś się znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. Ciekawe jest te zwroty pisma i mądrości. To jest dokładnie po hebrajsku, to jest napisane wszelkiego rodzaju książki, księgi i mądrości. Więc ciekawe, co to było za księgi? Wiecie, jakie były księgi? To były księgi,
które się odnosiło do mitów starożytnych. W Babilonie wtedy najważniejsze księgi były napisane w języku akadyjskim i sumeryjskim, czyli cywilizacje, które były przed Babilończykami. I teksty, które były, to raczej się odnosiły oczywiście do bogów, do interpretacji właśnie różnych magii, wróżbiarstw i tak dalej. Babilończycy na tyle byli utożsamieni z magią i wróżbiarstwem, że słowo Chaldejczyk w starożytności było synonimem mag, wróżbiarz, wieszcz i tak dalej. Czyli jeżeli oni mieli studiować, znać księgi starożytne, to raczej właśnie takie księgi. Przepraszam, Pan Bóg im dał mądrość do poznawania takiej wiedzy? Wiecie, coś mi tu nie pasuje. No jak to tak? Pan Bóg dał im mądrość do poznawania wiedzy pogańskiej? Mitów pogańskich? Przepraszam, oni byli najlepsi z tego? Naprawdę byli najlepsi z tego? To jest ciekawe. W ogóle tutaj to, co Pan Bóg właśnie daje, potem jest opisane w samych superlatywach. Jak napisane, że Pan Bóg dał im zwycięstwo w tych z pokarmem, prawda? To oni byli 10 razy bardziej tęsi, lepiej wyglądający, prawda, od reszty. I tak samo tu. Oni byli mądrzejsi potem od wszystkich innych. Dlaczego? Bo Pan Bóg im dał. To jest ciekawe. Pan Bóg dał wiedzę nie tyle, jak mówimy czasami, pogańską. Wiecie, w starożytności było tak, że sfera sakrum była bardzo płynna granica między sferą sakrum i profanum. Raczej wszystko było, znaczy zdecydowanie więcej bąwało właśnie sfera sakrum. Czyli wszystko było czynione, albo wszystko było właśnie w rozumienie działania bogów. Czyli to, co oni studiowali, było związane oczywiście z pogaństwem, kompletnym pogaństwem, z najgorszą interpretacją, jak możemy sobie wyobrazić. I Pan Bóg dał im taką mądrość. Wiecie, ten Bóg jest, widzę, że naprawdę niewygodny. Dla mnie On jest niewygodny. Do tego jeszcze, bo przecież Babilończycy byli znawcami właśnie wróżb, czytanie z gwiazd, ze snów. Jest napisane, że Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. Czyli Daniel był najlepszy. I rzeczywiście Pan Bóg dawał Danielowi taką zdolność. I pokazał, że jeżeli ktoś szuka interpretacji z gwiazd, ze snów, to kto może tego dokonać? Kto może dokonać jakiejkolwiek interpretacji? Tylko Bóg może dać rzeczywistą interpretację tego, co będzie w przyszłości. Bo oni szukali oczywiście przyszłość, tak? Co będzie w przyszłości? I to jest ciekawe, że Pan pokazuje, że On jedyny jest źródłem przyszłości. I kiedy czytamy dalej drugi rozdział, trzeci rozdział, to widzimy, że tylko Bóg może interpretować przyszłość. Bogowie pogańscy nic nie potrafią, bo nigdy nic nie potrafili. I to jest niesamowite. Kiedy patrzymy dalej, w jaki sposób Bóg działał wśród właśnie nieboga Daniela i trzech młodzieńców, widzimy, że On w niesamowity sposób chce pokazać, że On im daje tylko to, co doprowadzi właśnie do zbawienia narodu izraelskiego. Widzimy, że Pan Bóg przede wszystkim to, co oni otrzymali, dzieciństwo, tą tożsamość z narodem izraelskim, to, co Pan Bóg
zrobił to, co wtedy, kiedy byli młodymi ludźmi, to to zwyciężyło. Bo jak czytamy tutaj dalej, jest napisane, że Nebukadnezar chciał oczywiście nawrócić ich do tego, aby służyli Bogu pogańskiemu Mardukowi. Zmienił imiona. I tak jak każde imię hebrajskie, nie będę teraz mówił, każde imię hebrajskie zawierało imię Boga izraelskiego, oczywiście, to tak samo imiona, które zostały im dane, to oczywiście odnosiły do bogów pogańskich. I Nebukadnezar chciał zmienić ich tożsamość. Chciał zmienić ich, aby oni służyli Mardukowi. Ale Pan Bóg pokazał, że nawet jak oni byli znawcami filozofii pogańskiej, nawet jak Nebukadnezar starał się zmienić ich tożsamość z tożsamością pogańską, to nigdy nie zmieni to, co jest głęboko w duszy, to, co jest w umyśle. Panu pokazał, że On jest jedyny ten, który zwycięża w takich przypadkach. Panu pokazał, że On ratuje zawsze z takiej złej sytuacji. On jest tym, na którym można polegać, niezależnie od tego, co się dzieje wokół mnie. Jeżeli widzę, że moje życie jest trudne, komplikuje się, to nie powinien narzekać. Nie powinien patrzeć z desperacją na to, co czeka mnie w przyszłości. Tylko polegać na Bogu. Jeżeli jestem resztką, to muszę polegać na Boga. A On będzie doprowadzał mnie do zwycięstwa. Jeżeli ja jestem synem Izraela, jeżeli ja jestem tą resztką, to Pan Bóg przeze mnie będzie działał. Bo tak pokazuje cały Stary Testament i Nowy Testament. I w końcu, tak jak właśnie w historii z Arką Przymierza, która dostała się w rękach Filistyńczyków, i Arka Przymierza wróciła z powrotem na swoje miejsce. Dokładnie tak samo tu jest napisane, że Daniel przetrwał aż do czasów Cyrusa Wielkiego. Tak brzmi 21 werset pierwszego rozdziału. Jest napisane tak. Ale Daniel pozostał tam do pierwszego roku Cyrusa. Czyli dokładnie wtedy, kiedy z powrotem miało przyjść naczynia i lud Boży na swoje miejsce. Dokładnie tak samo. Pan Bóg zawsze doprowadza tak, jak On zaplanował. Historia jest w rękach Pana Boga. Mocarstwa tego świata są w rękach Pana Boga. On jest tym, który kieruje, który steruje. I On jest pokazane, że On ujmuje się swoją resztką i nawet jak czasami nam się wydaje, że nie ma wyjścia. Czasami nam się wydaje, że wszystko jakby było w rękach tego złego. Jakby się wydaje, że wszystko zostało przegrane. Tak jak Izraelici myśleli, że wszystko zostało przegrane. Ale nie dla Boga. Pan pokazuje, że On jest tym, który nad wszystkim kieruje. On jest Bogiem historii. I tak samo twoje życie. Jeżeli myślisz, że Pan Bóg nie patrzy na twoje życie. Jeżeli myślisz, że Pan Bóg nie widzi, co się dzieje w twoim życiu, to pamiętaj, że On czasami może doprowadzić do niewoli. Ale On prowadza ciebie do niewoli dlatego, żeby się nauczył. Żeby przeszedł doświadczenie, które doprowadzi cię do poznawania Boga. I w Księdze Jeremiasza, w 19 rozdziale, są napisane piękne słowa od 10 wersetu. Bo tak mówi Pan,
gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie, gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Objawię się wam, mówi Pan, odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, mówi Pan, i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie. To jest niesamowita obietnica Boga, która pokazuje, że owszem, Pan Bóg sprowadza czasami do niewoli, ale On z powrotem nam daje tam, do tego miejsca, z którego nam zabrał do niewoli. I Pan mówi, że przede wszystkim ty masz ufać Bogu w pełni, dlatego że zobacz, jaki dobry jest Bóg dla ciebie. On ma zamiar ciebie ratować. On wie, jaki myśli ma o ciebie, o tobie. On chce ciebie zbawić, dlatego że cię kocha. Dlatego, że jesteś mu bliski, tak jak pas przy biodrze. Jesteś bardzo bliski. Bliżej już się nie da. Pan Bóg po to, żeby ratować, właśnie czasami wykorzystuje niewolnictwo. Ale właśnie Bóg jest tym, który chce pokazać, że to czasami, że Pan Bóg jest niewygodny według naszego rozumienia. Działa nieordynarnie, inaczej działa, niż nam się wydaje często. Tak naród izraelski, im się wydawało, że tylko tak Boga trzeba rozumieć, ale Bóg nagle działa zupełnie inaczej, niż im się wydawało. Uczmy się szukać Boga, rozumieć Boga. Za wszelką siłę, tak jest napisane tu, z całego swojego serca, szukać Boga. I Pan Bóg nam się objawi tak, jak nigdy dotąd. Amen.